Cześć, z tej strony Michał Dulemba. Zapraszam Cię do słuchania podcastu Nieliniowy. Będziemy tu rozmawiać o machine learning, programowaniu i zarządzaniu projektami korzystającymi ze sztucznej inteligencji. Jeśli pracujesz w tej branży, chciałbyś zacząć lub Twoja firma rozważa wykorzystanie tych technologii, jesteś w dobrym miejscu. Zapraszam Cię serdecznie. Cześć, dzisiaj porozmawiamy z Grzegorzem Knorem, który pracuje na stanowisku Senior AI Specialist w firmie iDrone. Cześć Grzesiek. Cześć, dzięki za zaproszenie. Dzięki za przyjęcie i chciałem zapytać, to zwykle takie bardzo enigmatyczne są tytuły AI Specialist. Co dokładnie robisz w iDrone? I gdybyś mógł też opowiedzieć, ponieważ no, w świecie e-commerce jesteście raczej bardzo rozpoznawalni, ale w świecie ML-owym, no może nie wszyscy kojarzą waszą markę. Okej, no pewnie w świecie e-commerce jesteśmy rozpoznawalni, ale nie za to, co robimy w działce AI, bo to jakby taka nowa część firmy. No ponad rok temu firma zdecydowała się wejść w tą działkę. I co robi AI Specialist? Generalnie zajmujemy się dostarczeniem takiego produktu, który się nazywa AVA, Autonomous Voice Assistant, i mamy dość duży zespół badawczy. No i naszym celem jest właśnie zbudowanie takiego asystenta głosowego. O czym ten asystent jest, to pewnie później jeszcze w szczegółach sobie opowiemy. No i jako starszy specjalista AI, no poza tym, że tam dotykam tego kodu i umaczam w tym ręce, no to też koordynuję pracę. Mamy takie, dzielimy się na podzespoły, no i kieruję takim jednym podzespołem. Okej, ale jednocześnie też jesteś taką osobą, która wyznacza kierunek tym pozostałym zespołom, czy to jest jeszcze inna rola? Bo jestem ciekaw, może też gdybyś mógł zdradzić, jak duży jest ten cały zespół ML-owo-AI-owy i no, jak wygląda podział ról? Jak duży, to pewnie zależy jak liczyć, bo w którym momencie to uciąć, ale powiedzmy, że to jest rzędu 15 osób. Jeśli chodzi o wyznaczanie kierunków, to chyba tu panuje raczej demokracja, tak? Nie ma takiej osoby wiodącej, albo nie ma takiej osoby, której się nie da przekonać, że mamy pójść tą drogą, a nie tą drogą, co akurat sobie bardzo cenimy chyba w zespole, bo każdy ma jakby realny wpływ na to, co będziemy robili, co dostarczymy. Nie boimy się proponować nowych pomysłów, bo jeśli to jest dobry pomysł, to pewnie będziemy go realizowali, jeśli oczywiście jest w ramach tego, co chcemy zrobić, bo też nie możemy tam wszystkich za nogi łapać, tylko musimy w jakichś ramach operować. No a jeśli to pomysł nie jest najlepszy, no to inna osoba przekonują, tak? Wystarczają argumenty, dlaczego nie warto teraz tego robić, dlaczego może to trzeba odłożyć na później, albo w ogóle nie jest czymś, czym chcielibyśmy się zajmować. No a teraz przy tych 15 osobach to są głównie ludzie, którzy tworzą modele, tacy deep learningowcy, czy macie jeszcze jakiś podział ról, kto czym się zajmuje? Mamy podział ról, bo nie jesteśmy takim zespołem stricte deep learningowym. Tak? Te AI u nas jest jednak bardzo szeroko pojmowane, bo też, żeby zbudować takiego asystenta głosowego, potrzebujemy też ludzi z takim większym zacięciem programistycznym, żeby ten kod był ładny, łatwo przenaszalny na produkcję. To jest bardzo ważne. Poza tym mamy dużo pracy z danymi też, tak? Bo może to zaznaczę na początku, bo to też istotne. Nasze rozwiązanie jest dla języka polskiego. I to jest trudniejsza sprawa niż dla angielskiego, bo sam się na tym bardzo często łapię, że mamy coś do zrobienia. No to proste. Przecież mamy taki zbiór kojarzeń, no i okazuje się, że ten zbiór po angielsku. Rozwiązania są dla języka angielskiego. Dla języka polskiego to poprzeczka jest podniesiona wyżej, więc mamy też dużo takiej eksploracji danych, budowania korpusów. I nie zawsze trenowania modeli jakichś deep learningowych, bo bardzo często jakieś takie baseline'owe, machine learningowe modele się też sprawdzają bardzo dobrze. I na etapie takiego proof of concept chyba lepiej moim zdaniem dostarczyć szybko coś, żeby pokazać, czy w ogóle jesteśmy w stanie to zrobić, niż trenować model językowy, żeby perplexity tam zeszło do jakiegoś akceptowalnego poziomu i róbmy to przez 2 tygodnie, potem jeszcze kręćmy parametrami. To chyba nie tędy droga właśnie na tym etapie projektu. Czyli mówisz, że w tym momencie macie researcherów i programistów, a jakichś ludzi typowo, nazwijmy to, od nauki językowej czy nauk językowych, jakichś lingwistów. No.
tym momencie nie, bo takie korpusy będziemy budowali w tym roku i planujemy zatrudnić lingwistę z języka polskiego, który takie korpusy będzie budował, no ale korzystamy też z zasobów, które są dostępne. No jeszcze nie ten etap, ale czekam na to i bardzo się cieszę, bo w poprzedniej pracy miałem właśnie zespół, w którym pracowaliśmy z lingwistami. My mieliśmy dość dużą proporcję lingwistów w stosunku do inżynierów w zespole i wspominam tą współpracę bardzo fajnie, bo wiesz, jest takie zupełnie inne spojrzenie na to, co się robi, na ten produkt końcowy, tak? Nie od strony inżynierskiej, nie żeby tam F1 było jak najwyższe, tylko żeby właśnie było to też tak z punktu widzenia właśnie lingwistycznego ładne. Może spróbuj mi to wyjaśnić, bo mówisz, że to jest asystent głosowy, a jednocześnie, że głównie zajmujesz się w tym momencie korpusem tekstowym. To jest tak, że macie jakieś kolejne etapy i w tym momencie pracujecie nad tą częścią? To może zacznijmy od tego, czym jest ten asystent głosowy, bo chcemy się odróżnić. My nie chcemy być typowym chatbotem, bo asystent głosowy się kojarzy z tym, że to będzie chatbot, z którym będzie można o czymś pogadać. Tak? Pytanie, odpowiedź. My chcemy tak naprawdę zrobić rozwiązanie dla wyszukiwania w sklepach internetowych. I jeszcze jakby finalny produkt, nie mamy go w ręku, tego finalnego produktu, pracujemy nad tym, ale nie chcemy, żeby to było okienko czatu, żeby się odróżnić. To raczej będzie już gdzieś tam w okolicach tego pola wyszukiwania, searchboxu. I chcielibyśmy, żeby użytkownik wszedł w interakcję z tym searchboxem. Teraz jak ktoś przychodzi do sklepu, to wpisuje czarne buty, tak? Nie powie nic więcej, bo tak się nauczyliśmy, że jak napiszę szukam czarnych butów, to nie dostanie wyników, tak? Bo te wyszukiwarki tak działają, że po prostu maczują ten input do produktów. My chcemy, żeby to się odbywało w języku naturalnym, więc w ogóle chcemy, żeby ktoś mówił do tego tak naprawdę. Patrząc po naszych klientach, rośnie liczba użytkowników z urządzeń mobilnych. A na urządzeniach mobilnych z kolei bardziej naturalny, łatwiejszy może, tak? Sposobem wprowadzania danych jest głos. Więc ktoś wchodzi do tego sklepu i mówi, szukam czegoś. Właśnie, bo jak mówimy, to też nam wymusza się ten język taki bardziej mówiony, tak jak teraz rozmawiamy. I chcielibyśmy, żeby nas komputer, sklep zrozumiał, pokazał nam ten produkt. Więc chcemy zacząć od czegoś takiego. Ten searchbox jest takim inputem. To nie będzie taka rozmowa właśnie typowo chatbotowa, tak? Bo to nie wyświetli się okienko czatu, tylko pokażemy jakieś wyniki i osoba będzie mogła skomentować coś na temat tych wyników, że to nie jest to, czego szukał, tak? Chce jakoś zawężyć wyszukiwanie. Z naszej strony też będą podpowiedzi, o co może dopytać, w jaki sposób najlepiej dojść do celu. Ja się może trochę rozmarzę, bo wyobrażam sobie taką scenę z filmów science fiction, typu mówię, szukam czerwonych butów, nie, pokaż mi te, które są bardziej na lato. Nie, jeszcze poproszę na wysokim obcasie, no i z zameczkiem po prawej stronie. I one stopniowo będą się odfiltrowywać, aż zostaną cztery pary, które będą idealne. Tak, to jest taki idealny scenariusz. Idealny case, okej. Okay. Chętnie byśmy ci pomogli, gdybyś jeszcze nawet nie wiedział, czego dokładnie chcesz. Tak naprawdę, w sensie, że szukam czerwonych butów, to pokazujemy, to są te buty i może zbliża się lato, więc może wolisz buty na lato. Coś w tą stronę też chcielibyśmy poprowadzić trochę tą rozmowę, bo nie zawsze właśnie użytkownik, który przychodzi do sklepu, wie tak dokładnie, tak jak ty, co chce kupić. Jakby nie doszliśmy jeszcze do tego, jak przechodzimy od dźwięku do tekstu, czy tutaj używacie czegoś gotowego? Tak, tu akurat jeśli chodzi o ASR, używam czegoś gotowego. Myślę, że nie bylibyśmy w stanie zrobić lepszych rozwiązań, które są teraz dostępne na rynku, więc to jest gotowe i tego używamy. Okej, okay, rozumiem. No właśnie tutaj tego elementu mi brakowało, bo nie wiedziałem, jak asystent głosowy, a pracujecie tylko nad tą częścią tekstową. Okej, okay, dzięki, teraz mi się wszystko wyjaśniło. Pamiętam jakiś taki wątek na, zdaje się, że LinkedInie. Zastanawialiście się, jak wzbudzać tego asystenta, że hej, Ava, i tam były różne... Sam brałem udział w tej zabawie. Bardzo trudno wymyślić słowo, które będzie po polsku sensowne, a jednocześnie nie będzie uruchamiać się przy każdej możliwej rozmowie domowników. Znaczy myślę, że to był raczej żartobliwy post, bo okay. Myślę, że docelowo będzie to takie rozwiązanie, jak teraz jest, chociażby w Google, tak? Gdzie masz searchboxa i masz mikrofon, który musisz nacisnąć. To chyba jest bardziej naturalne niż wzbudzanie telefonu jakimś takim słowem. To zostawmy chyba asystentom głosowym. Właśnie zastanawiałem się, czy to jest tak, że ten pomysł potem włożycie do pudełka i będziecie konkurować z Googlem i Amazonem, ale to chyba byłoby duże wyzwanie. Nie. My jakby chcemy dostarczyć rozwiązania do sklepów internetowych i to pewnie tych mniejszych i średnich, tak? Bo duże sklepy, jakieś ogromne typu Amazon, tak? Mają swój duży zespół specjalistów, który pracuje, jak to wyszukiwanie polepszyć. Więc nasz produkt raczej jest celowany w takie firmy, które nie mają działów, nie mają też zasobów czasu, żeby samemu opracować takie rozwiązanie. Więc to jest nasz target.
Nie będzie takiego głośnika, który się nazywa Awa i który będzie stał w domu. Znaczy, na razie nie planujemy, może tak, bo nie wiadomo, co będzie za ileś tam lat. Oczywiście. Choć właśnie próbowałem sobie to wyobrazić. No jeszcze jakby działał po polsku, no to byłoby świetne. Tu chciałem właśnie zapytać o to, bo z jednej strony, na przykład kilka dni temu rozmawiałem z Kubą Czekonem z Neptune AI i on mówi, że przy tego typu produktach i przy skali często łatwiej jest zrobić coś globalnego po angielsku, no bo otwierasz rynek powiedzmy miliardowy, a jak skupiasz się tylko na Polsce, no to jednak mocno zawężasz. Skąd wasz pomysł, żeby zrobić to tylko przynajmniej na razie, z tego co zrozumiałem, w naszym języku? Pewnie źródła są dwa. Pierwsze, że na razie skupiamy się na rynku polskim i Ameryka Południowa, więc pewnie drugi wybór, bo że nie będzie angielski, ale portugalski, chociaż pewnie do angielskiego kiedyś dojdziemy, jeśli ten pomysł wypali. A drugi powód to też jesteśmy finansowani z NCBR-u. Być może spotkałeś gdzieś w newsach informację, że mamy grant z NCBR-u, no i tam w tym grancie jest wprost napisany język polski, więc to jakby wymuszone, ale rynek dla języka polskiego też jest, to jest całkiem duży kawałek tort. Powiedz, czy takie datasety, które opracowujecie, one będą zamknięte tylko dla waszych potrzeb? Czy myślicie, że to są tego typu rzeczy, że będą w jakimś sensie udostępnione? Pewnie większa część będzie nasza własność i nie będziemy chcieli tym chwalić. Ale to nie znaczy, że zupełnie tak zamykamy się na świat. Na razie nie dataset, ale chociażby wypuściliśmy już model LLM-Fit, który został przetrenowany dla języka polskiego i jeszcze przeniesiony do TensorFlow'a, więc na TF-Hubie można ściągnąć nasze modele dla języka polskiego. LLM-Fit to jest FastAI, jeśli kojarzysz, tak? Rozwiązanie, ono jest dla języka polskiego wytrenowane, to akurat na Wikipedii, więc też na otwartym korpusie i postanowiliśmy ten model upublicznić, żeby inni też mogli skorzystać. To wróćmy teraz do tego ładnego kodu, który pisze ktoś inny, bo to mnie trochę bawi, bo ostatnio biorę udział w rekrutacjach, gdzie właśnie przychodzą ludzie, którzy są, przynajmniej z naszej rozmowy wynika, świetni w NLP, ale jak tylko pytam ich o cokolwiek związanego z tak zwanym przerzuceniem przez płot, to bardzo się im to nie podoba, że mieliby brać udział w tej części, kiedy już nie trenujemy modeli, nie robimy tego, co jest najfajniejsze w data science. Jestem ciekaw, jak sobie z tym radzicie. Czy też tak macie taką granicę, że dotąd robią powiedzmy jeden zespół, a później przejmuje to ktoś inny? Nie mamy, tak? To może troszkę się źle zrozumieliśmy, bo myślę, że to dla osób, które miałyby przepisywać ten kod, to byłaby straszna praca, kiedy by dostali, dobra, masz tutaj mojego notebooka, tak, i zrób z tego świetną webapkę. To może ja powiem, jak się organizujemy. Mam generalnie dwa repozytoria, tak? Akurat my pracujemy na Bitbucket, ale to nieistotne. Dwa repozytoria Gita. Jedno jest sandboxowe, gdzie rzeczywiście tam sobie dużo eksperymentujemy i jest praca w notebookach, no a drugie jest takie powiedzmy oficjalne, produkcyjne. No i jakby autor tego kodu sandboxa jest odpowiedzialny też za przeniesienie go do tego produkcyjnego repozytorium. No i tam mamy osoby takie o backgroundzie programistycznym, które robią code review, więc jakby z ich pomocą tak to się dzieje. Nie dajemy do przepisania kodu, bo to myślę, że osoby, które by to przepisywały, bardzo szybko by sobie poszły. Tak sobie wyobraziłem, że to byłoby najgorsza praca możliwa, dostać coś takiego i jeszcze zrozumieć, co autor miał na myśli. Tak, tak, to byłby duży problem. A kolejny etap jest tak, że, bo tutaj też to jest taka rzecz, która ciągle jakby jest u nas in progress, czyli kto ma się zająć tym od momentu, kiedy coś już jest w kontenerze, to co się dzieje później, jak wygląda serwowanie, obsługa, monitorowanie, jakie tu macie wyzwania albo jak sobie z tym radzicie? Tu akurat mamy szczęście, bo ta druga część firmy, czyli to rozwiązanie CRM, to jest bardzo dojrzały już produkt i korzystamy z tych najlepszych praktyk. Korzystamy bardzo dużo z rozwiązań AWS-a, tak? Więc to wszystko, co my robimy, to używamy dedykowanych narzędzi, które dostarcza tam AWS, to wszystko stoi właśnie w chmurze. Modele czy zbiory są w bucketach na S3, więc ten cały DevOps jest już bardzo dobrze u nas w firmie ogarnięty i na wysokim poziomie. Jak już mówimy o tych rzeczach z końcówką ops, to zapytam cię, czy korzystacie z, albo z jakich tuli ewentualnie korzystacie z tego obszaru ładnie nazywanego MLOpsem? Właśnie to jest takie dość pojęcie bardzo szerokie i myślę, że jeszcze niedodefiniowane. U nas jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, żeby tam korzystać na przykład z MLflow i ten model się update'uje gdzieś tam.
my jeszcze nie mamy finalnego produktu, więc to chyba jeszcze nie ten moment, więc tak jak mówiłem, korzystamy właśnie z tych rozwiązań AWS-owych. Tak, robię code build i to mi się wszystko ładnie buduje, jest serwowane na EC2, no ale to nie ja za to odpowiadam, więc nie jestem tu zbyt kompetentny, żeby o tym mówić, ale mamy dużo takich właśnie fajnych rozwiązań wypracowanych w tej części nie AI-owej, chociażby jakieś tam githooki, co bardzo pomaga. Chodzi o trzymanie jakości kodu, tam te buildy też się robią automatycznie, więc bardzo przyjemne środowisko już do pracy. Eksperci zrobili to dla nas i my już tylko teraz korzystamy z tego. A przy samym eksperymentowaniu korzystacie z jakiegoś narzędzia, żeby porównywać, czy na tyle na razie to aktywnie się ciągle zmienia, że nie ma sensu porównywać eksperymentów między sobą, bo są tak różne? Nie mamy takiego rozwiązania end-to-end. Zresztą nie chcemy czegoś takiego zrobić. My budujemy z mniejszych klocuszków. Tak? To porównywanie jest inkrementalne. Zrobiłem model, zrobiłem drugi model, jakiś mały model. Tak? Chociaż na przykład model do negacji, żeby rozpoznawać negację w wypowiedzi, co jest bardzo istotne. Nie widziałem, żeby gdzieś to było dobrze zrobione, nawiasem mówiąc. No i możemy sobie tak pierwszą wersję do drugiej porównać, ale to w jakichś takich sandboxach, środowiskach testowych. Jestem ciekaw, bo wspomniałeś, że nie chcecie być chatbotem. Myślę sobie tak w głowie, że to chyba dobrze. Kiedyś miałem tutaj też w podcaście taką rozmowę, czemu chatboty po polsku są takie złe. Rozmawialiśmy dłuższą chwilę z gościem, już teraz nie pamiętam dokładnie z kim, że w zasadzie bardzo rzadko można w języku naturalnym z tym chatbotem sensownie porozmawiać i nie dostawać w co trzecim zdaniu nie rozumiem, proszę zapytaj mnie o coś innego. Myślisz, że to jest kwestia polskiego, czy po prostu jeszcze nie dorośliśmy do takiego AI czy rozumienia języka na tym poziomie? To nie jest jedna kwestia polskiego, tak? Jak przeglądam rozwiązania dla języka angielskiego, to bardzo często są, no właśnie nie rozumiem cię, często są takie kwiatki, że nawet klikasz prompt, tak? Zapytaj mnie o to, pytasz o to i ten bot cię nadal nie rozumie. To jest chyba kwestia, ja bym tu widział dwa problemy. Pierwszy to rzeczywiście, że jeszcze to NLU, tak? Natural Language Understanding, nie jest na tak wysokim poziomie, jakbyśmy tego oczekiwali, tak? Bo problem jest taki trochę w percepcji. Kiedy przychodzi człowiek, korzystamy z innych messengerów, tak? Gdzie piszemy z drugim człowiekiem i ta rozmowa klei się, tak? Ta druga osoba cię rozumie. No i chyba te same oczekiwania przenosimy na chatbota, no i on dość szybko się tam nam wysypuje, bo nie ma jeszcze tych zdolności, to po pierwsze. A po drugie, problem jest wtedy, kiedy chcemy zrobić rozwiązanie ogólne. Tak jak właśnie asystent typu Google, no chcemy z nim porozmawiać o wszystkim, sprawdzić jaka jest pogoda, zapytać kto jest prezydentem Polski i tak dalej. Akurat w tych przypadkach sobie radzi dobrze, ale to takie open domain pytania są bardzo trudne, bo też chodzi o zasób wiedzy, skąd ten chatbot ma uzyskiwać te informacje. Jako taki proof of concept chatbot oczywiście zrobiliśmy, czy to działa, bo bardzo blisko jest jednak to rozwiązanie nam, ale skupiajmy się na dziedzinie jakiejś wybranej i wtedy jest łatwiej, tak? Jeśli przychodzi klient do sklepu, no obuwniczego, już tak mamy te przykłady butów, niech tak zostanie, przychodzi do sklepu obuwniczego, no to jak on zapyta mnie o wiertło do betonu, no to jasne, że mu nie odpowiem i nie chcę potrafić na to odpowiedzieć. Ja chcę potrafić rozróżnić kozaki od botków, kolory, rozmiary, marki, tak? Więc wtedy sobie ułatwiamy to i takie chatboty chyba działają lepiej. Mówisz o takim zawężeniu, ale wy pracujecie nie dla konkretnej branży, jak rozumiem, tylko będziecie obsługiwać różne działy w różnych sklepach, więc eventki i laptopy. Tak, tylko że to nie ma być jedno rozwiązanie do wszystkich, że stworzymy produkt i sprzedajemy, tylko na wejściu chcemy wziąć dane z danego sklepu, czyli tak naprawdę fit produktowy, to co w tym sklepie jest, jakie produkty z ich atrybutami, czy jakimiś wartościami, które je opisują. I douczyć się na tym. Przy czym założenie jest takie, że to nie ma być, że zrobiliśmy sklep obuwniczy i przychodzi na nas sklep wędkarski, mówimy, dobra, za rok wam dostarczymy rozwiązanie, tylko dajcie nam dane. Ciężko mi to powiedzieć, ale tydzień, dwa tygodnie jesteśmy w stanie wam dostarczyć już rozwiązanie, które jest dla was. Z tego asystenta nie zapytasz o buty, tylko będziesz musiał pytać o zanęty. To teraz następne pytanie, bo tak sobie wyobrażam, że jakąś częścią tego produktu mogłoby być też przyglądanie się zdjęciom produktów. Pracujecie też nad takim, żeby łączyć te dwie bazy wiedzy, tekstowe i graficzne?
Wiesz, trafiłeś idealnie, bo w tym tygodniu mieliśmy nawet właśnie takie seminarium wewnętrzne, gdzie rozmawialiśmy, czy w to iść i jak to ugryźć. Na razie konkluzja jest, że nie. Będziemy się wspomagali tym. Niektóre owoce są bardzo nisko wiszące, tak bym to nazwał, tak? Przykład przy kolorach. Jeśli rozmawiamy o kolorach produktów, to bardzo często, to z doświadczenia wiemy, te dane są niekompletne, jeśli chodzi o dane ze strony sklepu. Ściągnięcie koloru ze zdjęcia produktu już jest relatywnie proste. Nie trzeba do tego armaty typu deep learning. To są po prostu klasyczne metody, gdzie tam po prostu sprawdzasz wartości pikseli i bardzo prosto taki algorytm napisać, więc tutaj jako uzupełnienie danych tak, ale jeśli chodzi, że ktoś przychodzi i chce wgrać zdjęcie i pokaż mi takie buty, to nie, to nie jest nasza ścieżka. Nie, wyobrażam sobie bardziej coś takiego, co też znowu u nas rozważamy, że są algorytmy, które tworzą podpis do zdjęcia i ten podpis będzie wspomagał później wszelkie searchowanie, czyli jeżeli coś sensownego będzie w tym tekście, no to potencjalnie łatwiej jest przeszukiwać taki właśnie, tak jak mówisz, multimodialny zbiór. Mam świadomość, że są takie rozwiązania, ale na razie nie idziemy tą drogą. Jestem ciekaw, ponieważ słuchałem podcastu z twoim szefem, Michałem Blackiem, i on wspominał, że ludzi w dziale AI bardzo intensywnie i w bardzo szybkim czasie rekrutował. Czy możesz coś opowiedzieć o tym, jak się to odbyło i jaki był główny argument? Główny argument to chyba projekt z NCBR-u, tak? Więc musieliśmy dość szybko zebrać zespół. No ale myślę, że też tutaj zdolności naszego CTO, więc rok temu zespół powstał, tak? Pierwsze osoby zostały zatrudnione. To też troszkę na takiej zasadzie networkingu, to złe słowo. Chodzi o to, że no, świat AI jest mały, tak? Specjalistów AI mały, więc w dużej mierze zespół, który jest tutaj, już się znał wcześniej, tak? Mamy wspólną historię, więc to też było takie łatwiejsze. To też bardzo ułatwia rekrutację. Jak masz zadanie rekrutacyjne, przychodzi zupełnie obca osoba, tak? I w ciągu godziny, tam półtorej, musisz ocenić jego umiejętności. To jest dużo trudniejsze niż ocenić umiejętności osoby, z którą pracowałeś 2 lata wcześniej w innej firmie. Ale to myślę, że zdolności głównie CTO w takim, to chyba w HR-ach się nazywa direct search i to jest klucz do sukcesu. To jest ciekawa historia, bo rozumiem, że fajnie jest tyle osób znać i próbować ich przeciągnąć na swoją stronę. Zastanawiam się, jakie reakcje są w tych firmach, z których ci ludzie odchodzili. Jak duży smutek albo irytacja. Kojarzę taką scenę, jak z Microsoftu ktoś odchodził, Ballmer o tym usłyszał, to na scenie rzucał krzesłami czy tam jakimiś, no jakieś takie straszne rzeczy się działy, bo znowu do Google'a. No więc ciekawe, czy też podobne rzeczy działy w tych firmach. Nie, to ja mogę tylko sobie powiedzieć, nie było rzucania krzesłami. No ale ostatnio właśnie Facebook, chyba 50 inżynierów z Microsoftu odkupił, tam około 100 odeszło, a 50 przyszło do Facebooka, więc takie transfery się dzieją. Metaverse przyciąga pieniądze i ludzi. Na swoim profilu masz napisane, że jesteś, że tak powiem, w głębi duszy ciągle fizykiem. Mnie to o tyle zastanawia, że sam też podobną mam przeszłość i w sumie jak z kolejnymi osobami rozmawiam z branży, to okazuje się, że to jest dość częsty profil. Może spróbujmy pogadać, z czego się to bierze. Jak z kolegami właśnie przy piwie o tym dokładnie rozmawiałem i konkluzja jaka była, to taka, że no, co robić po fizyce? No? Albo zostajesz na uczelni, tak, i rozwijasz tą dziedzinę. Mała część osób idzie uczyć do szkół, no, a pozostali muszą się jakoś przebranżowić. I chyba fizycy mają taki dobry background, tak? Uczą się wielu rzeczy, bardzo dużo matematyki i programowania, więc większość moich znajomych jest programistami po fizyce. Teraz w firmie ja, mój szef, jeszcze jeden kolega, no co najmniej 4 osoby są po fizyce, tak na szybko licząc, więc to jest dość popularne wykształcenie wśród i programistów, i osób zajmujących się sztuczną inteligencją. Czyli mówisz, że to raczej taka motywacja, no co ze sobą zrobić, no to zajmę się programowaniem, bo o tyle ciekawe, że widzę na przykład co jakiś czas też takie jeszcze inne zależności, że powiedzmy wśród znowu ludzi, których znam z tej branży, często jakieś takie tematy związane z genetyką albo jakimiś neuro różnymi naukami też bardzo często się pojawiają, że ktoś się tym interesuje. Pytanie, czy to jest takie echo tego fizyka w głowie, czy to jest powiązane z AI i wiesz, chęcią zrozumienia świata? To są gdzieś pokrewne dziedziny moim zdaniem. Ja tak precyzując skończyłem fizykę medyczną, więc moje 2 ostatnie lata to bardzo dużo zajmowania się elektroencefalografią, czyli właśnie tą sferą neuro. Poza tym fizyka wydaje mi się, że jest taka... Dużo się trzeba uczyć różnych rzeczy, tak? Z boku myślimy fizyka, ale ona się dzieli na bardzo dużo dziedzin różnych, więc chyba fizycy nie mają takiego lęku przed uczeniem się czegoś nowego. Tak bym to powiedział.
Ciekawe spostrzeżenie. Znaczy zgadzam się, sam czasami mam taki kłopot, że w sumie chciałbym się zbyt wielu rzeczy nauczyć jednocześnie i to trzeba sobie czasami samemu powiedzieć, dobra, te trzy rzeczy zostawiam na razie, bo będzie wszystko po trochu. Choć, o to też cię zapytam, czy często wykorzystujesz dalekie skojarzenia? Wiem, że to jest mało machine learningowe pytanie, ale ja na przykład mam wrażenie, że moją umiejętnością jest powiązanie rzeczy, które bezpośrednio nie są ze sobą powiązane i z ludźmi, z którymi pracowałem, też się to zdarzało. Jakby przez to, że tak jak mówiłeś, przy fizyce poznali wiele różnych dziedzin, no zdarzały się takie bardzo dalekie skojarzenia. I czy też kojarzysz taki skill u siebie albo u kogoś, kogo znasz? Chyba mam, jeśli dobrze rozumiem, mam taką umiejętność, bo bardzo często właśnie w jakichś naszych rozmowach, jakichś burzach mózgu, ja z łatwością znajduję takie edge case do danego przypadku, takie adwersarialne przykłady, można by powiedzieć, to już tak w nomenklaturze AI, i to nie sprawia mi jakiegoś kłopotu, czyli skojarzenie, co tu może nie zadziałać, tak? O jaki produkt zapytać, żeby nasz system oszalał. Zresztą zrobiłem niedawno taki ciekawy przykład. Właśnie stworzyłem serię pytań do naszej Awy, które nie były, to był przykład sklepu obuwniczego, ale zupełnie nie były o butach, było jakieś takie głupie zapytanie typu toż to bzdura, ten kozik się do niczego nie nadaje, no i na taki wynik dostawałem jakieś produkty, więc widzę u siebie łatwość znajdywania jakichś takich trudnych, wrednych przykładów, które są nieoczywiste, więc to też pewnie jakieś takie skojarzenie faktów, że okej, jak tutaj wiem jak działa, tak mi łatwo akurat zaatakować ten system, bo wiem jak działa, ale to wymyślmy co zrobić, żeby potem to załatać, jak już wiem jak go zaatakować. To jest zabawne, bo czasami wspominam o różnych historiach, które widzę, jak moje dzieci korzystają z tego typu podpowiadaczy. Córka ma 8 lat i sama już przeprowadza takie żarty. Często na asystencie Google wymyśla mu właśnie jakieś takie historie typu no zobaczymy, czy się przewróci. No i tak jak mówisz, przy general knowledge no to jest bardzo łatwo, bo zapytasz coś specyficznego i już jest kłopot. Jestem ciekaw też, czy macie takie ogólne założenie z cyklu no okej, jeżeli ktoś tam będzie filtrował te różne kolejne cechy tego produktu, no to radzimy sobie, ale jeżeli zacznie gadać głupoty do mikrofonu, no to odfiltrujemy to jako nie rozumiem. W sensie, jak sobie radzicie z tym właśnie, że ktoś po prostu nie będzie współpracował w gruncie rzeczy? To jasne, bo generalnie ludzie jak widzą asystenta głosowego, cokolwiek do czego mogą mówić, to pytają i jedna z najczęstszych rzeczy to proszą o opowiedzenie dowcipu, czegoś takiego, więc po prostu trzeba mieć klasyfikator intencji użytkownika, tak? I możemy mieć taki worek na głupie zapytania i wtedy jakoś ładnie trzeba z tego wybrnąć, tak? Fakt, że w Google z tego zrobili chyba cały zespół, który się tym zajmuje tak naprawdę. Czytałem taką książkę, gdzie człowiek pisał na poważnie, jak mieli zebranie o tym, jak obsługiwać zapytanie o puszczenie bąka przez asystenta Google. I co ciekawe, oni nie zostawili tego, tylko asystent Google, każdy może sprawdzić, puszcza bąki. Jak się spyta, kto puścił bąka, on powie, że to ja, można poprosić go o puszczenie bąka, więc my chcemy to zupełnie wyłapać, tak, i jakoś ładnie z tego wybrnąć, typu nie zrozumiałem, tak, albo proszę zapytaj mnie o ofertę sklepu, jakoś w ten sposób, no ale w tych open domain, to jest duża część ruchu jest generowana właśnie przez takie głupie przykłady, no i żeby to UI było dość wysokie, żeby ludzie chcieli nadal z tego korzystać, no to trzeba ich też rozbawić i te przykłady obsłużyć. My nie zamierzamy tego robić. Okay. W ten sposób jak w Google. To jest ciekawe właśnie, bo tak sobie myślę, że to jest taki trochę darmowy marketing, takie właśnie na przykład opowiadanie kawałów czy śpiewanie piosenek. Tak, takie wiralowe. Takie wiralowe, że sprawdź to, co się wydarzy, jeżeli powiesz to i to i coś tam się ciekawego dzieje. Był jeden z pierwszych właśnie syntezatorów mowy i jak było pokazywane jego możliwości, no to śpiewał, tak? Czy mógł zaśpiewać piosenkę i było, no ona była jeszcze takim, wiesz, takim sztucznym głosem, jak pierwszy syntezator, no ale to było jedno z takich zastosowań, którym się chwalili, że nasz syntezator potrafi śpiewać. Czyli mówisz, że raczej nie idziecie w ścieżkę humorystycznego odpowiadania na produkty sklepowe? Może kiedyś jeszcze, jak nie będziemy wiedzieli, jaki kwiatek do naszej Awy dodać, to będziemy wchodzić w takie tematy, ale na pewno teraz nie jest czas na to. A gdybyś mógł powiedzieć, co jest tak naprawdę takim największym wyzwaniem? To, że wieloznaczność, co tu jest takim fragmentem tego całego pomysłu, który najbardziej daje popalić?
Przede wszystkim język polski, to jest problem sam w sobie, tak? Mamy język polski, który jest językiem fleksyjnym, dużo bardziej kwiecistym niż na przykład angielski, no ale to zostawmy. Druga sprawa, że często ludzie nie wiedzą, jak zapytać. Przychodzą do sklepu i nie znają terminologii, tak? Albo ją znają tylko w jakiejś specyficznej odmianie. No załóżmy, nie wiem, taki przykład na szybko. Przychodzimy do sklepu budowlanego i chcemy kupić nakrętki, żeby przykręcić sobie koło do roweru. Większość osób powie, że poproszę śrubę. Asystent w sklepie, no będzie wiedział, że jak powie śrubę, żeby chce przykręcić koło do roweru, że jemu chodzi o nakrętkę, a nie śrubę, czyli coś, na co tą nakrętkę nakręcimy. W przypadku właśnie już komputerów zrozumienie takich niuansów jest bardzo trudne. Więc tutaj się zaczyna coś, co się nazywa takim exploratory search, poszukiwaniem eksploracyjnym. Musimy nakierować klienta na to, żeby on jakoś przeformułował swoje pytanie, dopytał, żeby dostał to, czego tak naprawdę to, co ma w głowie. Tak? On przychodzi z intencją, ale to jego zapytanie nie zawsze licuje z tą intencją z wielu powodów, więc to jest chyba największe wyzwanie. Chcemy, żeby klient przyszedł, zapytał, mimo że nie potrafi, ale dostał to, co chce. Macie jakiś taki limit w głowie, że powiedzmy w ciągu 3 czy 4 kolejnych korekt powinien dotrzeć do tego? Bo wyobrażam sobie tak, ja czasami, w zależności oczywiście od humoru, powodu i innych rzeczy, jestem bardzo cierpliwy i długo, długo pracuję, aż dojdę, a czasami w drugiej próbie mówię, no dobra, kupię to gdzieś indziej, bo nie mam siły. Jeśli chodzi o takie rozwiązanie już typowo końcowe, tak, jaki jest limit niedenerwujący, to myślimy, żeby po prostu przeprowadzić badania, więc nie znamy teraz tej odpowiedzi. Chcemy posadzić ludzi, nie z naszego zespołu, tak, respondentów, którzy pogadają do naszego rozwiązania i zobaczymy, kiedy się zirytują, kiedy nie. Ja wiem ze swoich prób, to jest takie moje jeszcze na brudne testy, kiedy ustawiłem sobie ten limit na 6 dopytań. To było już bardzo irytujące, kiedy ten asystent mnie dopytywał ciągle, a może jeszcze to wybierz, a jaka jest marka dla ciebie ważna. No ja miałem dużo więcej cierpliwości do niego jako autor, ale też już mnie to mocno irytowało, więc to musi być dużo szybciej. I tu chyba też dużą rolę grają rekomendacje, że jeśli wiemy coś o użytkowniku, to wykorzystajmy tą wiedzę, tak? Jeśli ktoś przychodzi do sklepu obuwniczego i mówi, chce czerwone kozaki, no to jak wiemy, że to jest kobieta, pokazujemy już obuwie damskie, nie ma sensu pokazywać obuwia męskiego, tak? I vice versa. I to takie dodatkowe informacje szybciej nam pozwalają dojść do celu, tak? Czyli my chcemy tak naprawdę zminimalizować entropię wyników, tak żeby człowiek był zadowolony. Z ciekawości zapytam, w zwrotce z tekstem z ASR-a dostajecie płeć, potencjalną, przewidywaną płeć? Nie wykorzystujemy takiej cechy. Czyli potem musicie się domyślić, kto prawdopodobnie pyta. Jeszcze tego nie robimy, ale taka informacja jest potencjalnie dostępna w jakichś ciasteczkach. Jeśli jest klient zalogowany, to w ogóle jest, to mamy to na tacy. A jest tak, że macie takie, jak to ładnie nazywają, wertykale, nad którymi się koncentrujecie na początek, że wiecie, że powiedzmy w pierwszym momencie myślicie o 3 branżach, które mogą najchętniej tego na samym początku używać. Warto ich słowniki najpierw opanować? Czy to jest już tajemnica? To te wertykale, jak powiedziałeś, to pojawiają się naturalnie, tak? Zabiegam o współpracę z jakimiś firmami właśnie, żeby nie robić tego produktu w próżni. No i przychodzą do nas klienci i skoro oni są zainteresowani, no to ten obszar jest dla nas priorytetem. Mamy takie 2 współprace bieżące, więc mamy już 2 dziedziny, w których tak szlifujemy rozwiązanie. Teraz tak sobie wyobrażam, że okej, uogólnicie na kilka branż i będziecie zadowoleni z precision recall przysłowiowych. I co wtedy? W sensie, czy przewidujesz, że to będzie taki stopniowy rollout, że okej, teraz radzimy sobie z tym i potem dobudowujecie kolejne rzeczy, czy raczej 3 lata pracy w laboratorium i potem taki produkt, który jest bardzo zgeneralizowany? Tak jak teraz wygląda już współpraca właśnie z naszymi partnerami, to co widzimy, że nie zawsze partnerzy są zainteresowani w tym rozwiązaniu końcowym. Im się podoba jakiś klocek, który powstaje po drodze. Więc myślę, że będziemy po prostu odpowiadali na to, co biznes od nas oczekuje. Żeby zrozumieć daną dziedzinę na przykład, tak, danego sklepu, musimy dobrze poznać te produkty. I na przykład bardzo ważne jest często w sklepach tagowanie produktów, czyli zbliża się jakaś specjalna okazja. Teraz będzie co specjalne? Walentynki będą, tak? Więc bardzo często pojawiają się wtedy pytania, przychodzi tam ktoś do sklepu i chce kupić
prezent na walentynki, ale nie wie, co chce kupić. On chce kupić prezent na walentynki, więc w tym pomagają właściciele sklepu, tak? On twierdzi, że chce na walentynki to sprzedać, to, więc taguje. Chce, żeby to się wysoko w wynikach wyszukiwania pojawiło, ale to jest ręczna praca i bardzo czasochłonna, tak? Jak masz dużo, więc my mamy rozwiązanie i właśnie już je testujemy produkcyjnie u jednego z klientów. Propagacja tagów to nazywamy. Czy klient dostarcza nam ze swojego asortymentu ileś tam produktów, które mówi, że są na te walentynki, niech będzie, tak? No i my automatycznie proponujemy, co jeszcze na te walentynki z jego asortymentu by pasowało, tak? Co jest podobne do tego produktu. I tu też to jest czyste NLP, czyli bazujemy na opisach produktów. I to jest rozwiązanie, które jest bardzo nam potrzebne jakby w samej AWY, ale jakby ono takie wyjęte z tej AWY też jest dla klienta bardzo użyteczne. To teraz idąc dalej, a propos tych trudnych pytań od ludzi, od fizyki, pomyślałem sobie coś takiego, że w porządku przy walentynkach, tak jak mówisz, to jest bardzo komercyjne święto, łatwo powiedzieć, że potencjalnie te rzeczy mogłyby się sprzedawać, ale czy AWA będzie obsługiwać też takie abstrakcyjne rzeczy z cyklu jest mi smutno, poleć mi coś na dzisiejszy wieczór? Nie myśleliśmy o tym, ale wiesz, to jest dość proste, bo znaczy myśleliśmy o jakichś zapytaniach specjalnych i tak to się teraz robi, że jeśli dużo osób przychodzi do sklepu i mówi, że jest im smutno i poleć mi coś na wieczór, no to my mamy analitykę do tego i ona już działa i sygnalizujemy właścicielowi sklepu. Słuchaj, no większość klientów przychodzi tutaj wieczorem i mówi, że jest smutna i coś wykupiła, jakbyś mu zaproponował, więc takie ręczne reguły i to się chyba najlepiej sprawdza. Byłem ciekaw, czy takie bardziej ogólne zapytania też się pojawią, no bo tak jak mówisz, nie zawsze jak wchodzisz do sklepu, to dokładnie jesteś pewien, co tak naprawdę będziesz kupować. No tym bardziej, jeżeli na przykład pora świąteczna i w gruncie rzeczy masz zadanie wydać pieniądze i do końca jeszcze nie wiadomo na co. No to tu właśnie się to wyszukiwanie eksploracyjnie sprawdza, czyli musimy coś zaproponować, tylko musimy mieć jakiś punkt zaczepienia. No przyznam, że ten przykład smutny, nie myśleliśmy o tym, bo to jest też śliski temat, tak? Emocje ludzkie to już chyba byśmy w to nie chcieli wchodzić. Wolelibyśmy robić takie rozwiązanie, nie wiem, ktoś szuka prezentu, tak? Przychodzi, są święta, szuka prezentu i to na pewno obsłużymy. To idąc dalej tym tropem, teraz skupiam się na takich moich doświadczeniach z wyszukiwania. Kiedyś pomyślałem sobie, że też gdyby ta osoba, która kupuje, chciała coś o sobie powiedzieć, to być może wtedy ten proces mógłby wyglądać zupełnie inaczej, czyli wyobrażam sobie coś takiego, że ktoś wchodzi do wyszukiwarki, która ma miliony produktów i mówi, jestem rockersem, jeżdżę na Harley'u, pokaż mi prezenty dla mnie, nie? Albo pokaż mi, co będzie pasowało do mojego motocykla. Czyli, że już nadajesz kontekst temu wyszukiwaniu, ale nie w taki bezpośredni sposób, że mówisz, interesują mnie akcesoria do czarnego Harley'a z tego i tego roku, tylko bardziej abstrakcyjnie. Myślę, że to jest realne, żeby takie rzeczy obsłużyć? Ja myślę, że to teraz robimy i wiele sklepów to robi, bo to jest rekomendacja, tak? Patrzymy, co ludzie, inni rockersi jeżdżący na Harley'ach, co kupowali, tak? Ale chodzi mi o to, że ten człowiek by się, gdyby się przedstawił, to wyciągniecie z... embedding tego usera, opisał siebie w ten sposób, to jest embedding usera X, który być może chciałby obejrzeć takie produkty. Ciekawy pomysł, nie myśleliśmy o tym, bardziej się właśnie myśli w kontekście, że wyciągniemy tę informację jakoś, jak będzie podana niejawnie, tak, że sklasyfikujemy użytkownika, że on taki jest, a nie rozważyliśmy opcji, że on się przedstawi. Myślę, że to dość takie utopijne, że ludzie będą przychodzili, chociaż jakby wymyśli taki model biznesowy, tak, że powiedz się, kim jesteś, a coś ci sprzedamy, to mogłoby działać, ale to... Jak stwierdzicie, że chcecie coś takiego wprowadzić, to ja chętnie potestuję, bo od razu sobie wyobrażam różne przypadki, jak można byłoby pożartować z takiego, nazwijmy to, bota sprzedażowego. Także u nas ta kontekstowość to bardziej właśnie jak już ktoś szuka produktu i potem chce coś zmienić w nim. Właśnie znalazł te idealne buty i mówię, ale one mi jednak nie pasują. Chciałbym w jaśniejszym kolorze. I to obsługujemy już teraz. Tak, że pokazujemy buty jakieś podobne, które spełniają poprzednie kryteria wyszukiwania. Tak, więc w ten sposób rozumiemy kontekstowość, bo takie informacje mamy. Czyli sobie budujemy ten kontekst w trakcie konwersacji i z tego możemy potem coś zaproponować. Brzmi mega ciekawie. Powiedz, czy jakby przewidujesz, że będzie takie demo podpięte na stronie, podyskutuj z naszym sklepem, jak to działa, czy to będą tylko technologie, które gdzieś tam wprowadzi klient XYZ i tak naprawdę user nawet nie będzie wiedział, że pod spodem jest idrą?
My myślimy poważnie o takich badaniach z użytkownikami, więc na początku to pewnie będą pracownicy Edrona, potem znajomi, koledzy. Ostatnio nawet myśleliśmy o jakimś takim rzeczywiście takim wydarzeniu już bardziej też PR-owe, że z nagrodami. Użyj naszego asystenta i dla osób, które tam jakąś metrykę wymyślimy, tak? które najlepiej sobie poradzą w rozmowie, to jakaś nagroda będzie przewidziana, ale to jeszcze dość odległa wizja, myślę. Na razie testujemy ją tylko wewnętrznie. Chyba, że przychodzą inwestorzy, to też im pokazuję. No rozumiem. Tak sobie myślę, że to byłoby bardzo ciekawe, bo ja na przykład Google Vision bardzo lubię testować, jeżeli coś mi tam chodzi po głowie, to wrzucenie kilku obrazków, zobaczenie, okej, oni się też na tym wyłożyli, podnosi na duchu, albo myślisz sobie, no dobra, to chyba nie jest takie oczywiste. Mhm. Ja też przyznam, że więcej wybaczam takim systemem. Wiem, jak to wygląda od środka, to... okay. Nie jestem takim krytyczny w ocenach, jak coś się wywali. Super, bardzo fajnie się rozmawiało. Mnie trochę ubawiły te niektóre rzeczy, nie, mam nadzieję, że ciebie i słuchaczy też. Zapowiada się bardzo ciekawy produkt i właśnie ostatnio też w tej rozmowie z Kubą wspominał o jakimś searchboxie, zdaje się amerykańskim, który jest wielomiliardową firmą, więc wydaje się, że to taki produkt no, naprawdę przyszłościowy. Więc trzymam kciuki. Więc my też nie wymyślamy czegoś zupełnie nowego. Chcemy się odróżnić oczywiście od konkurencji. Głównym odróżnikiem na razie będzie ten język polski, ale też inne aspekty. Ale tak, to jest działka, w którą dużo osób, dużo firm chce wejść i zainwestować. Trzymam kciuki, żeby się udało i żeby można było korzystać znacznie wygodniej niż teraz, kiedy czasami dość łatwo można stracić cierpliwość. No, dzięki, mam nadzieję, że będziemy mogli wrócić z takim produktem do ciebie i do innych do słuchaczy, żeby mogli go przetestować kiedyś. Fajnie. Dzięki za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, cześć.